Człowiek od początku swojego istnienia, obserwując otaczającą go przyrodę, poczuł silną więź między ziemią a niebem. Żeby tą więź w jakiś sposób urzeczywistnić i ją spotęgować, zaczął wznosić kosmiczne góry. Nowy odcinek serii Archeologia nie z tej ziemi. Pomówimy dzisiaj o górze kosmicznej jako wyobrażeniu religijnym i kosmologicznym. Zapraszam wszystkich do wspólnego oglądania. Głównymi, przeważającymi i najbardziej rozpowszechnionymi strukturami megalitycznymi są góra, kurhan i krąg oraz góra z kręgiem dookolnym. Obie te struktury są szeroko znane w kulturach prahistorycznych i późniejszych Starego i Nowego Świata i, podobnie jak w wypadku idei Wielkiej Matki, megality są jedną z ich prowincji, odłamem, w którym przyjęły one swoisty wyraz i poniekąd swoistą treść. Struktury te to Góra Kosmiczna i Mandala. Góra Kosmiczna reprezentuje pierwszą ziemię, która wyłoniła się z wód pierwotnego chaosu dzięki stwórczej działalności najwyższego bóstwa występującego w roli demiurga. Kiedy powstała kosmiczna góra? No paradoksalnie na to pytanie możemy bardzo łatwo odpowiedzieć. Mówi nam o tym mitologia, mity różne o kosmicznej górze. Kosmiczna góra powstała na początku czasu. Są różne mity na ten temat. Jeden mówi z nich, że z chaosu, z wnętrza tej kosmicznej góry wyłonił się potężny smog, wąż i on został pokonany przez bogów z nieba, którzy wśród tego chaosu stworzyli jakiś ład. Ład, czyli to wszystko, co nas otacza. Inny mit mówi o tym, iż z wnętrza tej góry wylała się potężna woda, która stworzyła praocean i tylko te najwyższe partie ziemi, czyli ta góra i teren wokół tej góry nie zostały zatopione, co stworzyło warunki do życia dla ludzi. Góra kosmiczna usytuowana jest w kosmicznym układzie odniesienia punktów kardynalnych, a jej szczyt leży na osi góra-dół, wyznaczonej położeniem gwiazdy polarnej i środka Ziemi. Jest ona zatem miejscem komunikacji pomiędzy najwyższymi sferami niebios a Ziemią i jednocześnie podtrzymuje ona sklepienie niebieskie. Szczyt Góry Kosmicznej jest miejscem najrozmaitszych teofanii najwyższego bóstwa i jego najbliższego otoczenia. Stąd rozprzestrzenia się dalsza działalność kreacyjna w kosmogonii. Tutaj odbywają się zaślubiny pary stwórczej. Tu również jest miejsce cyklicznych powrotów Feniksa, co symbolizować ma zmartwychwstanie lub reinkarnację. To tu wreszcie może znajdować się także miejsce wschodu lub zachodu Słońca, Księżyca czy innych ciał niebieskich w ich periodycznych wędrówkach po firmamencie. Materiał, z którego zbudowana jest góra kosmiczna, to żywioł Ziemi, w szczególności zaś metale i drogocenne minerały. Zawarta jest w niej również twórcza, a jednocześnie niszcząca energia ognia, światła, dźwięku. Góra kosmiczna jest ściśle związana ze światem podziemnym za pośrednictwem szczególnie wyróżnionego elementu węża smoka, ponieważ wznosi się ona nad podziemiami, a wejście do nich ukryte jest w jej wnętrzu. Góra kosmiczna dzieli się na piętra zgodnie z przyjętym podziałem niebios na strefy, przy czym ich liczba wynosi najczęściej 3, 7, 9 lub 12. Góra kosmiczna może również posiadać swe alter ego w postaci wewnętrznej góry. Kosmiczna góra to była święta przestrzeń, najwyższy punkt świata. Jaka koncepcja kryła się za kosmiczną górą? Otóż w jej wnętrzu przebijały się trzy strefy. Strefa podziemna, znajdująca się poniżej podstawy kosmicznej góry, czyli świat zmarłych, świat należący do zmarłych,
Kosmiczna góra reprezentowała Ziemię i ludzi żyjących na Ziemi, natomiast nad kosmiczną górą znajdowało się niebo, czyli świat ponadziemski. Góra kosmiczna wiąże się także z wodą życia, której źródło tryska w jej wnętrzu lub na szczycie. Mogą z niej również wypływać główne rzeki wiążące górę kosmiczną z oceanem świata. Zarazem zaś ponad jej szczytem znajdują się górne wody sklepienia niebieskiego. Góra kosmiczna wznosi się stromo ku niebu i wspinanie się na nią jest pełne największych trudności i niebezpieczeństw, możliwych do pokonania jedynie przez bogów, wtajemniczonych herosów z grona śmiertelnych lub oczyszczone dusze zmarłych. Góra kosmiczna związana jest również z drzewem życia lub też ogólnie ze środkami do życia. Góra kosmiczna ma odpowiedniki w kosmicznym drzewie, kosmicznej drabinie i kosmicznym słupie. O górze kosmicznej pisał także Eliade. Według niego góra jako taka jest najbliższa niebu i fakt ten nadaje jej podwójną sakralność. Z jednej strony góra partycypuje w przestrzennej symbolice transcendencji, wysokie, pionowe, najwyższe, a z drugiej jest ona w najwyższym stopniu obszarem zastrzeżonym dla hierofanii atmosferycznych i wobec tego jest siedzibą bogów. Niezliczone są symboliczne i religijne wartościowania gór. Góra to środek, przez który przechodzi Axis Mundi. Mity mówią, że góra znajduje się w centrum świata. To też obszary konsekrowane, miejsca święte, świątynie, pałace i miasta są upodabniane do gór czy mandali i również stają się centrami. To znaczy się, stają się w magiczny sposób integralną częścią góry kosmicznej. Na szczycie kosmicznej góry znajdował się Menhir. Menhir, który symbolizował Axis Mundi, oś świata, czyli oś, która łączyła trzy światy. Świat podziemny, świat ziemski i świat nadziemski. Doskonałą charakterystykę góry kosmicznej podał Toporow. Według niego stanowi ona wariant kosmicznego drzewa i kosmicznej osi. Stanowi model kosmosu. Znajduje się w centrum świata, tam gdzie przechodzi Axis Mundi. Jej wierzchołek wskazuje na polarną gwiazdę, a jej dolny rejon to miejsce, gdzie jest wejście do świata podziemnego. Jest trzyczęściowa. Na jej szczycie przebywają bogowie, a pod nią lub w jej dolnej części złe duchy należące do państwa śmierci. Część środkowa przynależy do ludzi. Górę kosmiczną uważa się za miejsce, gdzie znajdują się bogactwa i sekrety. Architektonicznymi odwzorowaniami góry kosmicznej są piramidy, zikuraty, pagody, świątynie i tym podobne. W niezliczonych mitach całego świata, tak starożytnych jak i nowożytnych, mowa jest o górze kosmicznej. Na jej trzech szczytach, złotym, srebrnym i brązowym, przebywają najwyżsi bogowie. Nieodłącznym elementem góry kosmicznej jest krąg czy kręgi ją otaczające, które mają między innymi rozgraniczać dwa obszary – sakralny i niesakralny, sakrum i profanum. Góra kosmiczna odwzorowuje pierwszą ziemię, prapagórek, staroegipski Benben, który na początku kreacji wynurzył się z pierwotnych wód praoceanu. Tożsamość tej struktury jest jasna. Ziemia góra otoczona oceanem znana jest z mitologii bardzo wielu ludów Starego i Nowego Świata. Góra kosmiczna wiąże się z inicjacyjnymi misteriami wtajemniczenia,
w których chodziło o uzyskanie nieśmiertelności oraz dostanie się do sfery bogów, a nawet o stawanie się samym Bogiem. Góry kosmiczne i mandale mają zasięg ogólnoświatowy. Warto dodać, że jedną z macierzy tych struktur był krąg kultur megalitycznych Europy, gdyż tu, jako konstrukcje silnie już rozwinięte, mają one najwcześniejszą chronologię. Ksiądz wini Pana, Pan wini księdza, a w subskrypcjach ciągle nędza.